Halo, halo, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcineczku z epilogu i lecimy dzisiaj dalej. Jestem już tutaj na drodze do farmy Onara. Zobaczymy, co tu się dzieje na farmie. No, oczywiście kradzież kieszonkowa na początek, dobry. Jak leci? A jak ma lecieć? Sam chyba widzisz, nie ma się czego cieszyć. Nie przesadzajmy, jak tam sobie chcesz. No dobra, czyli ten no, negatywnie nastawiony. Zelda, nasza łowczyni. Co tu robisz, jak szukaliśmy jej ukochanego, który był w kanionie troli swoją drogą? Na co? Martwy. Na rozwój wypadków. Ja preferuję działanie, działając można uprzedzać pewne wydarzenia i wpływać na nią. Doskonale o tym wiem, mądra, ale sytuacja jest jednak specyficzna. Już uprzedzając swoje pytanie, na tę chwilę nie mogę powiedzieć ci nic więcej. Kobiece sprawki. Żebyś wiedział, jeszcze się zdziwisz, ile w tym wszystkim Naprawdę planuję ci jakiś zryb, czy w tej sytuacji jeszcze się zdziwisz? Idź już. Norman. Wszystko gra? Pewnie, bez dwóch zdań. Wszystko w najlepszym porządku i zupełnie nic się nie dzieje. Co to do cholery zapytanie? Co z tobą nie tak? Chciałem tylko odejść. Nie na stronę gadki. Masz do mnie o coś pretensje? Ponoć zabrałeś wilka na jakąś wyprawę na okręcie. Nie widzę, by wrócił tu z tobą. Wilka obiecywał mi dobrą, spokojną robotę na farmie Bengara. I co? Pogadaliście od pół, a ja nawet nie dostałem od niego ostatniej wypłaty. Drobny kanciarz, od co? Ile win był ci wilk? 80 sztuk złota. Zapłacę dług wilka. Aj, co za piesu, sorry moi drodzy. Ona nadal cię toleruje, a dlaczego miałby mnie tolerować? Spokojnie, zapomnijmy już o starych dziejach, mamy teraz większe problemy. Dobrze, masz rację, zajmujesz się teraz czymś konkretnym? Tak, pilnuję ogólnego porządku. Musimy być w gotowości, bo w każdej chwili może zaś potrzeba obrony farmy. Dobrze, powiedziane, ale my chyba jednak nie wszyscy podzielają twoją przezorność. Fakt, nie jest łatwo, ale staram się trzymać większość w ryzach. Rozumiem. Sporo obcych kręci się po okolicy. Na szczęście ci niemile widziane nie wchodzą na nasz teren. Słyszałem o jakiejś bandzie, która sterylizowała farmę Bengara. Trochę dziwi mnie, że ona nic w tym nie zrobił, ale jej już tylko wykonuje rozkazy. Ty też tu też byli? Zobaczyli, ile uzbrojonych ludzi pilnuje farmę, no już mieli się podejść bliżej niż na odległe strzały z łuku. Ile ich było? Trzech, może czterech. Była z nim kobieta. Wygląda to tak, jakby to ona im przewodziła. Ładna. Gdzieś się z bliska? Tak, podeszła tu bez broni, niby kupić coś do jedzenia. Wtedy Raul... Właśnie, nie widzę tego tu nigdzie. No właśnie, miałem ci to powiedzieć. Gdy on zobaczył to, czy mu się zaświeciło, a gdy ta na niego spojrzała, to stał się zahipnotyzowany. Gdy zaczęła wracać do swojej, ruszył po prostu za nią, oglądając się za siebie. Odszedł z tamtymi, już do tej pory nikt go tu nie widział. Rozumiem, dokąd poszli. Tego nie, zmierzchało. A na po zmierzchu nie wolno dalec się od farmy. Na pewno jednak nie poszli na dawną farmę Sokoba. Trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby tam teraz chodzić. No to mamy małą wspominkę a propos farmy Sokoba. Może za farmę Sokoba poszli. Trzymaj się? Jasne, nie mam wyjścia, ale martwi mnie sytuacja w mieście. A rzut najemnika brzmi to naprawdę osobliwie. Nie mam nic złego na myśli, przecież mnie znasz. Jasne, powiem ci więcej, solidaryzuję się z twoimi obawami. Każdy musi teraz dbać o siebie, nic tu nie poradzimy. Na temat mam akurat nieco inne zdanie. Tak, że uważaj na siebie. No, trzeba nawiązać współpracę między wszystkimi i jakoś rozwiązać tą sprawę. Widzę, że handel kwitnie. Zgadza się, mówiłem, że tak będzie. To, co się zmieniło i dobre towary są w cenie. Tak, tym bardziej, że Onar patrzy na mnie już przychylnym okiem. Pokaż mi swoje towary. Gladius. Sejmitar. Amulet mocy, premia do znaczności siły. Sporo fajnych rzeczy, które człowiek chciałby mieć. A jednak nope, bo brakuje kasiury. Izbor. Witaj Izborze, jak się czujesz? Widzę, że nieźle, powodzenia. A. Czyli dalej ma te swoje te gadki takie chore. Gunnar. Z Gunnarem nie ma nic, ciekawe. Maria, słyszałem, że wróciłeś sam. Posłuchaj, Mario. Mam nadzieję, że nie skrzywdziłeś mojego dziecka. Rozkochałeś sobie Elenę, wykorzystując ją do swoich niecnych celów. A potem, mam jakąś wizję lepszego świata. Ty widziałaś? Nie myślałem, że
Jak od samego początku przecież moja córka, wiem do czego może doprowadzić ślepa miłość. Wiem, że podstępem zdobyłeś nasze rodzinne kosztowności, bałeś się uczuciami niewinnej dziewczyny. To nieprawda, nie kupiłem sobie miłości za sakiewkę złota. To jest po prostu tak, że dwie samotności opiekują się sobą, łączą i żyją dla siebie. Koła słowa, gdzie jest moje dziecko? Elena jest teraz swoimi przyjaciółmi. Chciałem, by wrogowie wykorzystali moją słabość do niej. To, co się teraz podła, a nasz los niepewny. Może to i dobrze, że Elena jest bezpieczna. Chyba zbyt pochopnie cię oceniłam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi kogoś nigdy nie znika. Tak, uspokoiłeś mnie. Chwila! Salvadore, jak leci? Mimo wielu zmian, wszystko w porządku. Jak te zmiany masz na myśli? A, chociażby taką, że mamy nowego przywódcę. Powiem ci, że kot jak na razie świetnie sobie radzi. Mój miecz jest na jego usługi. Jak się miecz sprawuje, fantastycznie jest niezastąpiony. Już nie powinienem dziękować. No tak, w każdym razie, że... Dobra. Wiadomo od dawna. Żadna wielka sprawa. Strasznie niewyraźną tą twarz ma. Nie wiem, coś się zrypało mi, czy to nie moja wina? Wilhelm, dobrze, że cię widzę. Wzajemnie myślę, że zginąłeś. Podobno szukać sposób na przedostanie się na kontynent. Zgadza się, z tego co mi jednak wiadomo, obecnie istnieje tylko jedna możliwość wyzostania się stąd. Okręt w porcie. Czarna fregata, niełatwo zostać pasażerem tego okrętu. Wiem, ale zakon, już ja coś wymyślę. Już też myślę nad tą sprawą. Zapamiętam o was, spokojnie. Hej, ty! Ciągle to samo. Hej, ty! Natalia. Natalia też ma jakąś dziwną twarz. Natalia, jak się tu dostałaś? Słodziak, co za spotkanie. Dopuściłem gruniczą dnie, myślałem, że już nigdy cię nie spotkam. Opuścili nie tylko tamto miejsce, ale i wyspę wraz z ukochanymi przyjaciółmi. Z ukochaną, rozumiem. Już jak gdy Paladyni opuścili swój obóz, we skinie przyjaciele z leśnego obozu rozeszli się po świecie. Także odeszłem z wieży. Okolice opustoszała, pojawili się orkowie. A mogę wrócić z innymi statek na kontynent. Wciąż ciążą na mnie zarzuty o stosowanie niezwolonych praktyk magicznych. Nikt nie chce wiedzieć. Teodor przeprowadził mnie przez przełęcz. Chcesz coś kupić? Mam sporo świeżej żywności. Zastąpiła miejsce Leny. Na co ci tyle chleba? To nie dla mnie, ludność portu głoduje. W tych czasach niewielu jest ludzi przyjmujących się cudzym nieszczęściem. Ja tak trafiłem, czuję się tu teraz bezpieczna. Pamiętasz ten koncert, który mi przyniosłeś, gdzie mieszkasz jeszcze tam? Wieży mgieł? Tu nie jest mi już potrzebny. Weź go, może ci się przyda, gdy będziesz walczył w słusznej sprawie. Mam przecież czekać ci dużo pracy. Przeczucie cię nie myli, mój kwiatuszku, dziękuję. Tak. Wcale nie dziwi. Koncerz. Moi drodzy, to jest to. Obrażenia 120. Wymagana zręczność 90. I znowu pies przyszedł, przepraszam. Trzymam się od to będzie konkretna broń. Tylko, że się muszę dobić tam z rękę. Dobra, dajcie mi sekundę. W końcu to była jego decyzja. Kiepska sprawa. Trzymam się od tego z daleka. Naprawdę w to wierzysz? Dobra, moi drodzy, jestem. Alo, alo, moi drodzy. Kto tu łazi? Wasili. Wciąż na straży? Dokładnie, nawet nie myśl o żadnym głupstwie. Gdzieś bym śmiał, interesują cię jeszcze stare monety? Niestety nie, czasy są coraz cięższe i muszę inwestować swoje złoto w inne rzeczy, rozumiem. Ma w swojej zbiorach wiele cennych okazów. Całe życie temu poświęcić, to moja duma. Nie masz przypadkiem jakiegoś starego amuletu? Chętnie odkupiłbym takie coś od ciebie, ale to będzie początek mojej przygody jako kolekcjonera. Znam cię, kręcisz coś. Przynajmniej mi kiedyś amulet skrypta, chcesz jakiś odkupić. Znajmy sobie jakiegoś maga, na pewno coś przy nim znajdziesz. Wiesz, nie musi być cenny artefakt. Może być zwykła pamiątka po babci, byleby wyglądał tajemniczy, był trochę przykurzony. A, no mam trochę rodzinnych pamiątek. Z pewnością znajdziesz coś dla mnie. Za 6 sztuk złota sprzedam ci pięknięty, presowany wisiorek. Chwila! To rzeczywiście prawda. Oto pieniądze, trzymaj. Chwila! Czy ja mogę cię okraść teraz? O, 300 sztuk złota, super. Nowy porządek. Trzeba po prostu słuchać. Bodo. Co w trawie piszczy? Miłość w przyrodzie się znalazł, to co widać i słychać. Sytuacja w okolicy jest bardziej napięta niż kiedykolwiek, ale szczęśliwie dla nas.
No, na farmie wciąż mamy wystarczającą ilość ludzi. Między nami, więc nie sądzę, żeby ktoś miał w ogóle odwagę nas niepokoić. Cieszy mnie twój optymizm, ale zresztą masz rację, trzeba być dobrej myśli. Bez obaw, radziliśmy sobie ze strażnikami i paladynami. Radzimy sobie z innymi, tak. Hej, ty! Wojbor, jak praca? A jak ma być? By żyć trzeba pracować, więc robię co mam do zrobienia, staram się za dużo nie myśleć. No to wcale nie jest takie złe, bywaj. Kosa Świr. Zajesz miejsce Torlofa? Można tak powiedzieć. Ciągle przyjmujecie nowych? Czy mamy pewność, że ktoś jest spada się żonie, to jak najbardziej. Sprawdzonych ludzi potrzeba nam teraz jak nigdy. Tak, nie wiadomo co przyniesie jutro. Dokładnie, coś czegoś konkretnego? Naprawdę w to wierzysz? A, tylko pytam o starych znajomych. A właśnie. Gdzieś może Gorna, po tym jak udał się z Oceany Smoku do Ograniczonej Doliny? Potem słuchaj, że tam zginął, czy zaginął. Gorn ma się dobrze. Wykonuje teraz pewną misję wraz z Lee. Gorn nigdy nie miał siedzieć spokojnie na jednym miejscu. Zawsze ciągnął go do przygód. Nie powiem, że mu zazdroszczą. Jestem już nieco zmęczony wojaczką i tułaczką, a ja sam nie wiem. Czy coś się w końcu zmieni? Nie mam czasu na takie rzeczy. Ten się wydaje taki podejrzany Gunnar. Nie ma w ogóle dialogu, albo ja z nim pogadałem, nie wiem, nie zauważyłem, hej, może. Ty. Mów, że o tym nie wiesz. No nie wiem, nie wiem. Kufar pewnie pusty. O, nie jest pusty. On myśli, że to takie łatwe. Jak widzicie, kolejne pręty, czyli nie, niekoniecznie musiałem kupować pręty po prostu. Nie wiem, tym żadna jest sprawa. Raz już jest stał. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, Kuno. Nowy, stary kowal, witam. Człowiek znający się na moim fachu zawsze znajdzie swoje miejsce, nawet w najgorszej sytuacji. Jak się tu znaleźć? Podejściu turysty na dobre rozproszyliśmy się, wiele by opowiadać. Chętnie posłucham. Nie mów, że to nie. Chcę zobaczyć, co masz na handel. Czym handlujesz? Czego potrzebujesz? Tylko plotki. Pierwsze siły, Betty. O, jest Betty nawet, patrzcie. Obrażenie 150. W przyszłości może, nie powiem. Myślisz, że ja mam lepiej? A to jest Salvadore, dobra. Hodges. Widzisz, ciebie prawdziwe pomocnik powołania. Ktoś musi to robić, a ja się chyba najlepiej do tego nadaję. Jasne, że tak, jak się dogaduje z Kuno. Na razie nie narzeka, najważniejsze, że gość zna się na swoim fachu. Dokładnie, nie przeszkadzaj sobie. Tego jest więcej. On myśli, że to takie łatwe. Trzeba... Odłóż broń! Nie jesteś wcale... Kurde, wyjął Betty. Pytanie, czy będę mógł później kupić od niego to. Ewentualnie dam mu coś gorszego. Naprawdę w to wierzysz? Zwykłą broń. Zamówienie Harada. Nadzieja buntownika. I co, stworzyło jedną, tak? To żadne. To było oczywiste. Druga, dobra. No to leciło, moi drodzy, zrobimy broń. Żadna wielka sprawa. Trzy. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Cztery. Powinna być opcja, żeby od razu wszystkie zrobić. Pięć. To było oczywiste. Sześć. Żadna wielka sprawa. Zawsze na to nie wpadł. Siedem. Żadna wielka sprawa. Osiem. Myślisz, że ja mam lepiej? 9. No i ostatnia, 10. Nawet taka przyzwoita broń. Co? Obrażenie 40, wymagana siła 30. Nawet myślę spoko. Jarvis, ten widzę bez zmian. Co u ciebie? Jak widać, wszystko po staremu. Niestety tego samego nie można powiedzieć o sytuacji na farmie. Sytuacji na całej wyspie. Tak, czuję w końcu, że niebawem będę musiał je nieco rozprostować. Przekonamy się. Tekla. Witam, piękną panią. Już to wspaniale pachnie, jak zwykle zresztą. No tak, jeszcze tego okręczucha tu brakowało. Nie dostaniesz gulaszu i kropka. A co tak osób, wcale nie przyszedłem po gulasz. Czyż może dałoby się coś zrobić dla choć najmniejszej porcji? Ej, się zrób wreszcie coś pożytecznego. Mogłabyś usmażyć mi to surowe mięso? Mogłabym, ale musisz zapłacić za moją pracę. Dwie sztuki złote za każdą sztuczkę. Nareto, a ty co ty tu robisz? Nie widać, pilnuję porządku na farmie. Ty, porządku? Dokładnie, co, masz jakiś problem? Niech pomyślą. No, to nie zawraca mi głowy. Handlem też nie? Też nie, skończyłem z tym.
Hej, ja cię znam. Jesteś paladynem, co tu robisz? Musisz się tak wydzierać, zgadza się, ale zależy mi na tym, aby nikt mnie tu nie rozpoznał. Rozumiemy się? Oczywiście nie wiedziałem, więc co tu robisz? Jednak się nie rozumiemy. Jakbym chciał opowiedzieć każdemu napotkanemu człowiekowi, co tu robią. To ja bez mojego kamuflażu nie wyszło, nieprawdaż? Więc ktoś, co potrzebuje twojej pomocy. Czyżby? Odnoszę wrażenie, że ty wszyscy potrzebują pomocy. To Vistulin. Spotkałeś Vistulina? Nie sądziłem. Ale Vistulin jest tu w kolizji, wpadł w kłopoty. Co z nim? Ściągnął tu pewnego zbiegłego więźnia, ale został napadnięty. Uszedł z życia, ale stracił broń oraz pancerz, teraz czuje się okryty hańbą. Nie wydaje mi się, by można było odzyskać rzeczy, które utracił. Też tak sądzę. Pomożemy mu w inny sposób. Dobrze, że zwróciłeś się tym do mnie. Co zamierzasz? Oddam mu po prostu swój własny pancerz. Jak widzisz, na razie go nie używam. Na razie. Myślę, że powinien na niego pasować. A co z bronią? Jest tak zdeterminowany, że wątpię, by zadowolił się samym pancerzem. Jestem jednak niemal pewien, że jakiś miecz paladyna zdobędziesz w mieście. Nasi stacjonowali tam dosyć długo, jest tam nawet kowal. Kur dla nich zakonne miecze. Jeśli możesz swobodnie poruszyć się po Kolinis, to odnajdź go i zapytaj o miecz. Tu masz paczki z upośrednieniem dla Vistulina. Te dwie sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. Twoje zadanie zostało odwołane. Cóż, kto to tak powiedział? Paladyn Milenius. Milenius jest moim dowódcą. Rozgryzę przyjmuje tylko Lorda Hagena. Milenius chce wiedzieć wszystkich paladynów w klasztorze magów ognia. Milenius nie może. Sempier Fidalis. Skoro tak, rękanie teleportacji przyniesie cię do klasztoru. Kim jest ten Milenius? Nie znam go. Kimś, komu wszyscy musimy teraz zaufać. Kolejna osoba już tu, jeżeli chodzi o paladynów. I mamy dalszy ciąg sprawy z tym Vistulinem. Mamy dla niego armor, ale musimy pogadać jeszcze chyba z Mortisem z Kolinis. Jak sprawy miłosne. Nadajże mi święty spokój. Tekla nigdy mnie na mnie spojrzyła wszelką nadzieją. Weź się ugrać, miłość wymaga poświęcenia. Co ty możesz o tym wiedzieć? Spokojnie, chcę ci tylko doradzić, żebyś się nie poddawał. Naprawdę, masz szansę. Dziękuję ci, tego mi było trzeba. Życzę powodzenia. Co nowego w gospodzie? Wydawałoby się, że po podejściu Sylwia Burka tak się tu uspokoi, a wcale tak się nie stało. Nie przejmuję się z tym jakoś zbytnio. Kolejna kradzież kieszonkowa. O, udało się, super. Kasiora jakoś muszę zarabiać. Marvin. Coś nowego? U mnie niewiele, czyli długo, że coś robię. No tak, ona ma teraz ważniejsze sprawy na głowie. Dokładnie, tam jak zapalić ze mną, może innym razem. A dalej jak zwykle pali. Wiesz, Dar, spodziewałem się tu ciebie. Byłem pewien, że spotkę cię w oparach bagiennego ziela. Ej, to dobrze, ja nie zmieniam swoich przyzwyczajeń. Co tam palisz? Chcesz bucha? Jasne. A czemu nie? Zajarajmy. Troszkę relaksu bezimiennemu się przyda. Tamten jakby w ogóle spodnie ma. Skąd masz towar? Mam swoje dochody. Nie, jak to było? Mam swoje źródła. Skryt? Mam swoje źródła. Grawo. Witaj. Szkoda, ty tu jesteś, to bez wątpienia farma Onara to najlepsze miejsce w tym trudnym czasie. Widzę, że wiele się nauczyłeś, przyjacielu. Znam się jak mogę, jak wygląda sytuacja. Druga kwestia, kto umie się w danej chwili odnaleźć. Ja nie narzekam. A inni? Nie, masz na myśli ludzi z obozu Torusa. Różnie. Jedni poszli tu za Torusem, inni za Ashganem. Jeszcze inni znikli w nocy bez słowa pożegnania. W sumie im się nie dziwią. Sam wiesz, jak w tym obozie było naprawdę. No tak. Wszyscy dawni gwardziści Kruka poszli z Torusem. Nie wiem, w jaki sposób Torus dowiedział się o najemnikach orków i jak namówił innych. Nie, nawet w ostatnich dniach istnienia obozu nie byłem tam w kopalni. Ale on zabrał głównie myśliwych i część kopaczy. Wina nie udało mi się zwrócić, przybył on do Kolinii wraz ze mną przez to dziwny portal w ruinach. Potem nasze drogi rozeszły się, nie chcę już mieć nic wspólnego z wydobyciem. Ani złota, ani magicznej rudy. A Snaf? Snaf bardzo posmutnia po śmierci Lucy. Chyba zamierzał zostać jakiś kucharz w grupie Torusa. W każdym razie jego knajpa nadal działała, gdy odchodziłem, choć z dnia na dzień było to tam coraz bardziej pusto. Ja myślę, czemu Torus nie poszedł do tej doliny? Torus nigdy nie był magnatem, służył Gomezowi i innym. Wiesz, że Arto potraktowałby go naprawdę również sobie? Być może masz rację. Być może masz rację, mój drogi. Kurczę, tyle możliwości, moi drodzy, mamy. Taka prawda.
Kolejny mieszek ze złotem, nie pogardzę. No już mamy przyzwoitą cenę. Cenę, przyzwoitą ilość złota. 777 sztuk złota. Bardzo fajnie. No ale widzicie, kolejny odcinek i dużo gadania. Dobra. Myślisz, że ja mam lepiej? Zobaczmy, jak tutaj z ekipą. Cyryl, ciągle na straży? Bo jest szacha, nie mam czasu na pogawędki, fakt. Wchodzisz czy wychodzisz? Lubomir. Coś nowego? Nie, zasady się nie zmieniły. Możesz wchodzić, ale mamy cię na oku. Dobra, czyli bez zmian widzę u niego. Kord. Ale ty teraz tu dowodzisz. Zgadza się, nie przypuszczałem, że cię tu jeszcze zobaczę. Jeszcze myślę, że wrócę jednak pewne wydarzenia. Nie chcę być więcej niż powinienem. Już i tak mam za dużo problemów. Lee też jest tutaj? Nie, Lee jest dala od wyspy. Nie ma takiej siły, która zatrzymała go przed dotarciem na kontynent. Haj, przewodzisz cię wodnym kręgiem. Miło mi to słyszeć. Pamiętaj, że ona nic nie wie o mojej podwójnej roli. Niech tak pozostanie, oczywiście. Drżące ręce chyba przydałoby ci się dodatkowy trening bojowy. Kawalon przysłał pozdrowienia. Mam nadzieję, że brać mi w mieście wszystko w porządku. Myślę, że nic im nie grozi, przynajmniej na razie. Przekaż mu, że i farma jest nadal bezpieczna. O Myksirze już wiem. Niestety na razie nie mogę wspomóc miasta. Jednak gdyby ktoś stamtąd potrzebował schronienia, to miejsce się tu zawsze znajdzie. Oczywiście powiem mu to. Cieszę się z tego spotkania. Dam ci patrz, który służył mi wiernie tu na farmie. Nie jest to może nic wielkiego, ale może przynieść ci szczęście jak mnie. Ej, jest pewna sprawa, w której przydałby mi się ktoś spoza najemników. Słucham. Rozmawiałeś może z Radchonem? Owszem, miałem tę wątpliwą przyjemność. To właśnie, on tutaj przybył sprawia ciągle problemy. Burdy, wkraczanie zastrzeżenie farmerów, mącenie chłopakom w głowach. Wszystko to jego zasługa. Swego czasu poznałem go na zamku w Czerlinie. Nie należał wtedy do najmniejszych, ale przy tym co jest teraz... Sam widzisz. Cóż, podaje się za sojusznika. Przy jego umiejętnościach bojowych może naprawdę okazać się pomocny. Tam robimy, że w obecnej sytuacji nie możemy pozwolić sobie na to, by wyrzucać jakichś ludzi siłą. Nie chodzi już o to, że straciliśmy jednego silnego człowieka. W takim wypadku mielibyśmy w nim także wroga. No dobra, postaramy się pomóc. Mocne argumenty. Wypadałoby pobić chyba go. Dobrze wiedzieć, że cię na swoje miejsce. Tak, musi ktoś bać o uzbrojenie chłopaków. Znowu, o kurde, topór władzy. Jakie topory ma skubaniec. No nieźle, długi łuk. Rozumiem, kufarków nie mogę. Zabieraj łapy! Oczywiście, że nie mogę. Powinien być mądrzejszy. Kiedy ma też. No tu jest Kord. No dobra, to bez zmian. No raczej pokradać się nie pokradam tutaj. Kord dał mi to zadanie z tym ratonem. Coś się pomyśli na pewno z tym. Ciekawe co jeszcze Onar mi powie ciekawego. Hey, Avelaya widzę bez tego, normalnie jeszcze nadal tutaj jest. Witaj piękny Avelayo, witaj. Jak się mają sprawę? Wydaje się być lekko podnerwona. Tak, wiele się ostatnio dzieje złego. Trzeba coś w końcu zrobić. Nie wiesz, że jesteś bezpieczny na farmie, wszystko będzie dobrze. Ołki dołki. Czego tu znowu chcesz? Już zawsze miałem przez ciebie kłopotów. Kłopotów? Nie rozśmieszaj mnie. Twoja farma jest teraz łakomym kąskiem na mrocznych jeźdźców. Możesz sobie pozwolić na lekkomyślne odrzucenie każdej pomocy? Może masz trochę racji, sytuacja nie jest zła. Ale może się zmienić w każdej chwili, pamiętaj o tym. Pojawiły się na farmie trochę nowych twarzy. Całe szczęście to pewnie ludzie. Teraz potrzebuję każdego miecza, ale i pola musi ktoś uprawiać. Dlatego odesłałem Kajtana do pomocy w pieleniu i wyrywaniu fastów.
Panie był zadowolony. Dasz wiarę? Ten postęp poczuł się tak urażony, że w zamian zażądał podwyższenia tygodniówki noclegu w moim domu. Ty musisz mówić, co było dalej. Zdrajca? No właśnie, wtyczka najemników. No właśnie, tu już to też właśnie podsuwa. Do myślenia. Znów na stanowisku. Tak, Honor poszedł wreszcie po rozum do głowy. Nie myślę jednak, że tak od razu się zgodziłem. Mam teraz dużo lepsze warunki finansowe. Zawsze miałem głowę na karku. Z uwagi na moją skromność nie skomentuję. Tak, tak, na farmie wszystko w porządku. Z roślinnością jak najbardziej. Rzepa w tym sezonie. Zaczekaj, szczegóły wprowadziliśmy później. Muszę już lecieć. Jak sobie życzyć? Czekajcie, a z tym maratonem, czy ja będę musiał go czasami nie oklepać? No bo z tym może być malutki problemik. Jeżeli ja będę miał go sklepać. Hej, ty! Czego znowu? Rozejrzałem się nieco po farmie, rozmawiałem z ludźmi i co z tego? I faktycznie mamy problem. Owszem, masz coś wspólnego z porządkiem, ale tylko tyle, że gdyby ci to nie było, to on by wreszcie zapanował. Naprawdę przyjdzie tu tylko po to, żeby dostać popysku? Klient nasz pana, myślę, że jesteś nieco mądrzejszy. Tak, a skoro już pytasz, to może jednak porozmawiajmy. Posłuchaj, nie chcę się kłócić. Przejdź do rzeczy, albo wyciągaj mieć, nie mam czasu na bzdury. Wiesz, podobno sporo zamętu na farmie. Wszczynasz burdy, zastraszysz chłopów. Ci ludzie bez tego ledwo się trzymają. Nie wiem, czy wiesz, ale sytuacja na wyspie jest tak napięta, że w każdej chwili może zajść potrzeba ochrony farmy, a więc i waszego życia, a twojego również. Byłoby dobrze, gdyby swoją energię spożytkował na coś bardziej produktywnego. A, chłopcze, przestań, bo za chwilę się rozpłaczę ze śmiechu. Miałem wielką ochotę obić ci pysk, ale widzę, że naprawdę zależy ci na tej całej miernocie. Mam więc lepszy pomysł. Jak zafundujesz mi złoto na dobrą kilkudniową hulankę w karczmę, nie będę musiał wytrząsać go z kieszeni twoich przyjaciół wieśniaków. Dobra, teraz na poważnie. Patrz, 500 szuk złota i nie słyszysz już na mnie żadnej skargi. To jak, umowa stoi? No nie mam wyjścia, o to pieniądze. Wiedz, że się nie dotrzyma słowa, nie strzep języka, gdy w grę wchodzą solidne pieniądze, można na mnie polegać. I teraz zostało to przyjemne. Kiedy się daje znać, gdybym mógł pomóc w czymś jeszcze. W porządku, dobrze się rozumiemy. Tak, lawina. Mocne argumenty. W jedno za złoto, podoba mi się taki układ. No, 500 sztuk złota, dodatkowo zapłaci to Tekli, więc zasili tutaj najemników tak naprawdę. Mam nadzieję, że Kord będzie zadowolony. I że te 500 sztuk złota nie poszło na marne. A pas najemnika? No, ochrona, dobra. Nie kosa, Kord. Kord mnie interesuje. Problem rozwiązany, naprawdę. Poszło zgodnie z naszymi przewidywaniami, prawią. W każdym razie doszliśmy w końcu do porozumienia. Mam nadzieję, że przełoży się to na rzeczywistość. Możesz być spokojny. Świetnie, bardzo ci dziękuję, bracie. Taka sytuacja. No dobra. Wypadałoby dalej chyba w rękę, moi drodzy, iść. Przypakować tą zręczność. Zupełnie się z tobą zgadzam. Hej! Ciągle to samo. Sam by na to nie wpadł. I to jest prawda. Zobaczmy jeszcze, co tam słychać u Pepe, moi drodzy, co? Pewnie też się zastanawiacie, co u niego. A z farmarami i z resztą tam ekipy niedaleko farmy Sekoba pogadamy sobie. Nie mówię ci przecież nic nowego. Pewnie w kolejnym już odcineczku. Tak, ten czas momentalnie leci na tych rozmowach tutaj z NPC-tami, że masakra. Pepe, mój drogi przyjacielu, co z tobą? Jak tam twoje statko? Wilków jakby mniej, tutaj problemów nie ma. Chociaż widziałem trochę nowych twarzy na farmie, kto wie, co to za ludzie. No okej. Okay. Kiego my tu mamy? Clean, Aidan. No proszę bardzo, kolejne twarzyczki do rozmowy. Clean. Jak widzę, udało wam się w porę przybyć. Tak, w chwili obecnej przyjście pomiędzy Gliniczem Doliną a Clean jest niemożliwe. Wiem o tym, co u was słychać? Nie bardzo wiemy, co ze sobą począć. Na początku spróbujemy chyba szczęście na farmie Onara. Czego ten Onar niezbyt chętnie przyjmuje teraz nowych. Naprawdę tak czy owak musimy coś wymyślić. Dam wam znać, gdybym się czegoś dowiedział. Będziemy zobowiązani.
Nie zdobyłeś tu ubrania poszukiwacza złota. No cóż, nie jest to strój napający mnie dumą, ale swoje pancerze wolałem się tu nie pokazywać. Odkupiłem go od jednego z tych kopaczy, którzy przyszli do zamku razem z Ashganem. Ilu ich przyprowadził? Nie widziałem wszystkich. Ten, którego kupiłem ubranie, nazywał się Lenar. Powiedział, że nie zamierza już pracować przy wydobyciu. Śmieszny gość, nie wyglądał na szczególnie rozgarniętego. Tu jeszcze spotkałem z ludźmi Ashganem. A kto by ich tam wszystkich spamiętał? O, był tam też Edgar. Dobro mi się wydługo gadał z Aidanem o pozyskiwaniu trofeów. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, zapytaj mojego kumpla. No jest Aidan. Wy też tutaj? Czyżby wszyscy w parę opuścili górniczą dolinę? Nie mam pojęcia co zresztą. Przybyliśmy tu z Kinem, gdy okolica zrobiła się śmiertelnie niebezpieczna. Jestem w stanie w to uwierzyć. Macie może jakieś ciekawe wyjście z tamtego zamku? Nie, wróciliśmy w sposób prosto na przełęcz. Najczęściej może w sytuacji na farmie nie potrzebujesz może jakichś nowych ludzi? Dam znać, gdybym coś wiedział. W porządku. Podobno spotkaliśmy się wy z grupy Ashgana. Tak, paru było. Edgar będzie dobry łowcą, wymieniliśmy się pewnymi wszystkimi skrętami. Jeszcze taki sekretami myśliwskimi. Jeszcze takich Sancho, ale ten to raczej chyba nigdy nie zapuszczał się w las. No i Logan. Ja nie sądziłem, że można się spotkać poza Bagnami w Górniczej Dolinie, ani ja. Dobrze, się stamtąd zmierzyliśmy ze szczytem, którzy by teraz tam załatwiać mięso dla Arto. Trzeba już by czegoś nauczyć. Mogę coś od ciebie kupić? Handluję łukami, umiem je wyrabiać. Mam też trochę innych towarów. Łuk wojenny. O, tak. To będzie mój sprzedawczyk. Na pewno do niego będę zaglądał. Na pewno do niego będę z miłą chęcią zaglądał. Żeby uzupełnić swoje zapasy. No to na to wygląda, że pozostało nam pogadać z farmerami. Ja ogarnąć tam okolice oczywiście farmy Sokoba. Ale póki co to tyle, moi drodzy. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. I cześć!